Hej, witam Was na początku października w szklarni, prawie 30 stopni. Pachnie przepięknie. Nowy grejpfrut kwitnie. Oprócz dużej ilości młodych pędów, właśnie sobie zakwitną, więc jeszcze jakieś owoce powinien zawiązać. Limonka już swoje nowe owoce ma po tym, jak odzyskała swoją koronę. Kumkwat tylko czekam, aż jego owoce zaczną się wybarwiać i będzie można jeść całe ze skórką. Lunario też jeszcze, oprócz dużej ilości pędów młodych. Zobaczcie, tutaj wszędzie młode pędy. A jeszcze też jej się zachciało kwitnąć. Skierniewicka to normalnie oszalała. Zobaczcie, ile kwiatów. Wszędzie kwiaty, mimo tego dużego owocu. Tak to wszystkie jakieś młode pędy puszczają bergamoto. Już owoc nie rośnie, będzie się niebawem wybarwiał, tak samo jak lipo. Już te owoce pewnie większe nie podrosną, ale jak się wybarwią, to z chęcią je zjem. Grejpfrut zawiązał mnóstwo owoców, ale będą z czasem odpadały. Jak takiej wielkości drzewko zachowa 3-4 pełnowymiarowe, to i tak będzie sukces. Cedro Maxima. Oprócz owoców dwóch, zobaczcie, jak ładnie kwitnie. Także jeszcze może coś zawiąże, co będzie potem w przyszłym roku dalej rosło. Budda to już teraz będzie tylko wybarwiał owoce. Już w tym roku się nie spodziewam żadnego kwiatka. Pomarańcza z dworu już tutaj schowana, bo mała korona. Jak tak padało, to bardzo bryła, była mokra. Grejpfrut będzie miał jakieś jeszcze owoce. Także jest zielono, gorąco, pachnie niesamowicie. Także przyjemnie się tu wchodzi w jesień. Pozdrawiam.